Cześć, siemano, z tej strony Webfilm i witam was w kolejnym odcinku z przeglądu piłkarskiego tygodnia. Witam was w poniedziałek klasycznie o godzinie 6, no tam jeden raz było inaczej. No co, na początku pierwsze co powiem, nadeszła zmiana Flash Score'a. Bo właśnie tak się nazywa aplikacja, z której właśnie korzystam. Korzystam z niej bardzo często, ale ona ostatnio tak bodajże w czwartek czy piątek zmieniła kolory główne i po prostu coś troszkę się to zmieniło, dlatego no mam nadzieję, że wam ta przemiana wychodzi na lepsze, jeśli korzystacie z Flash Score'a, bo mi się to nawet bardziej podoba, tylko wady takiej zmiany są takie, troszkę się dłużej to po prostu zapętla. Ale no, zobaczycie, jak to po prostu się korzysta. Jak widzicie, nagrywam to w niedzielę, już się nic nie ukryje. No, pokazuję, że nagrywam to 6 lutego. I tak. Wczoraj. No, jak widzicie, loading. A te tutaj mecze. Chwilkę przejdę, to jutro. Czyli od właśnie. Od 7 lutego. Jak widzicie, jeden mecz się odbywa, Krakowie Lech Poznań, ale to inna sprawa. Napiszcie w komentarzu, jak się zakończy ten mecz Krakowie Lech Poznań, a my tymczasem przechodzimy do oglądania po 2 minutach zamętlenia. Więc tak, co nas czeka? W lidze kolumbijskiej tak po prostu, bo było mało takich ciekawych meczów, wybrałem Pasto Atletico Nacional. Atletico Nacional kojarzy mi się, że kiedyś było podaje w kartach FIFA 365-2018. Tak, bardzo z tego powodu kojarzę i tak po prostu Liga Kolumbijska, no i tak to się złożyło. W polskiej ekstraklasie Radomiak zmierzy się z Wisłą Płock. W lidze portugalski Tondela z Benficą, a Salernitana ze Specją w Serie A, czyli pojedynek Beniaminków. We wtorek, 8 lutego, tak, w międzyklubowych towarzyskich Sumin Olsztyn, Radomia Stężyca. I startuje Młodzieżowa Liga Mistrzów, już playoffy. W ogóle taki najpopularniejszy mecz to PSG Real 15 lutego, więc po prostu za tydzień spójrzcie na ten kanał i na pewno będzie ten mecz pokazany. Więc tak, Alkmaar U19 z Villarrealem U19, Rangersi U19 z Sevillą U19 i Žilina z Interem też U19. W klubowych mistrzostwach świata w ogóle ciekawa historia, bo były, ale tak jakby nie zauważyłem. Jak widzicie tutaj, Chelsea jakby nie grało, a jednak. Więc no, ale nie przejmujemy się mistrzostwami świata, bo one dopiero w grudniu. Ale Palmeiras zmierzy się z Al Ahly, więc krótkie cięcie będzie, ale muszę coś zrobić. Bo w ogóle po co ja to wam mówię, popatrzcie sobie wy przez chwilę, a ja urywa się nagranie. Dobra, już jestem po krótkim cięciu. I tak, Palmeiras Al Ahly. W młodzieżówce UEFA Champions League Empoli U19 z Dortmundem. A w w Premier League Newcastle Everton i, jakiś błąd, West Ham, Watford. W League 2 Harrogate z Crowley, Hartlepool z Barrow i Sutton z Salford. Burnley z United w Premier League, a w Pucharze Francji Monaco Amiens. I ostatni mecz o 21:00 to Inter AS Roma, czyli po prostu mecz Pucharów Włoch. I tak, w środę ŁKS Łódź, Wrocław, Połtawa. Stomil Olsztyn, Lechia Gdańsk, KKS Kalisz, ŁKS Łagów. Tak. W młodzieżówce Champions League Genk, Chelsea Genk. Tak to dziwnie brzmi. Fortuna Puchar Polski
zaległy mecz, pamiętam, miał się odbyć chyba kilka miesięcy temu, dobrze kojarzę. Piast Gliwice Górnik Zabrze. Czyli tak, taki zaległy mecz, no bo no nikt po prostu w lutym nie by nie rozpoczął Puchar Polski, nie? Hajduk Atletico Madryt w młodzieżówce, w Premier League City Brentford oraz Tottenham Southampton w Championship, Sheffield West Brom, czyli mecz spadkowiczów, w Pucharze Włoch AC Milan Lazio, w Pucharze Francji OGC Nice z Marsylią. W czwartek John Weil zmierzy się z Chapo KZ, z Zagłębie Sosnowiec z Sorenburgiem, Atalanta z Fiorentiną w Pucharze Włoch, w Premier League Liverpool, Leicester, Wolverhampton, Arsenal we Włoszech ponownie, Juventus zmierzy się z Sassuolo, w Hiszpanii w Pucharze Króla, Athletic Bilbao, Valencia. I w piątek, czyli ostatni dzień tygodnia roboczego, Stomil Olsztyn, Arka Gdynia o 14, Górnik Łęczna w PKO Ekstraklasie o 18, czyli no mało meczów takich wcześniej, RB Lipsk z Kolonią w Bundeslidze, Krakowia z Lechią Gdańsk, PSG z Reims w Ligę, w drugiej La Lidze Leganés z Saragosą. I w sobotę, czyli weekend, co nas czeka, no dużo tego jest. Rezerwy Legii zmierzą się z Motorem Lublin, rezerwy Górnika Zabrze ze Zlinem B. Czyli no, jak zgaduję, rezerwami również. KKS Kalisz, Chrobry Głogów i Wisła Płock 2, Polonia Warszawa. Tak to właśnie wygląda. W Premier League United Southampton, no widzicie, dużo w tych meczów wcześniej jest do oglądania. KKS Kalisz z KS Kutno, Rekord Bielsko-Biała z Jawiszowice. Serie B klub Łukasza Teodorczyka z Kosenzą w PKO Ekstraklasie, Wisła Kraków Stal Mielec, w Bundeslidze Borussia Mönchengladbach, Augsburg i Bochum Bayern Monachium. No niestety, przełożone derby Londynu. No, zgaduję, że z tego informacja będzie dostępna później. Tak myślałem. W League 2 Barrow ze Stephen Ash, Crowley z Hartlepool, Rochlade z Harrogate i Sutton z Forest Green. W Pucharze FA Trophy Wrexham z Boreham Wood, Villarreal z Realem Madryt w La Lidze, w Ligę Montpellier Lille, Radomiak z Rakowem w PKO Ekstraklasie, Odra Opole z Skrom Częstochowa w towarzyskich, Napoli Inter w Serie A, Premier League Norwich City, Lech Poznań Brugbet w Ekstraklasie, w drugiej La Lidze Malaga Almeida, w lidze brazylijskiej Chapecoense z Figueirense, Lyon z Nice, po prostu Liga, a w Hiszpanii Atletico Madryt Getafe. I tak przechodzimy do niedzieli, czy ostatniego dnia. Wisła Płock, Piast Gliwice w PKO Ekstraklasie, Düsseldorf w drugiej lidze zmierzy się z Schalke, niemieckiego oczywiście, Burnley z Liverpoolem o 15 w Premier League, PKO Ekstraklasa, Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin, FC Union Berlin zmierzy się z Borussią, Trabzonspor, nie wiem jak się to czyta, napiszcie w komentarzach, czyli klub Tymka Puchacza, zmierzy się z Konyaspor'em, Leicester West Ham w Premier League, PKO Ekstraklasie Legia Warszawa, Warta Poznań, Metz Marsylia w Francji i Atalanta Juventus w Serie A. No i tak kończymy ten tydzień. Dzisiaj było troszkę dłużej, no zwłaszcza, że mówiłem te
zmiany co do Flash Score'a. Jeszcze raz napiszcie, jak wam się podoba. Tymczasem ja was żegnam i co, do zobaczenia, cześć!